1. Bardzo prosimy, panie trenerze, o podsumowanie tego spotkania. Przyjechaliśmy na bardzo trudny teren dzisiaj, do drużyny, która grała naprawdę bardzo dobrze i gra bardzo dobrze w tym sezonie. 4 zwycięstwa z rzędu. My z kolei przyjechaliśmy po kolejnej porażce u siebie, ale też mając na koncie 3 zwycięstwa z rzędu na wyjeździe. I dzisiaj dołożyliśmy 4. Powiem w ten sposób, ja się bardzo cieszę i jeszcze raz gratuluję moim chłopakom z jednego powodu. Trapią nas kontuzje. Wojtek Frazi się z nami przyjechał i na rozrywce podjęliśmy decyzję, że jednak nie będzie grał. Kuba Andrzejewski jeszcze nie może wrócić, Piotrek Wieloch nie wróci jeszcze długo. A mimo to na tak gorącym terenie byliśmy dzisiaj w stanie być drużyną i grać dobre spotkanie, ale najbardziej cieszy mnie też to, że dużo ostatnio u nas się mówiło na temat roli młodzieżowca. Mówię w zespole. Czy młodzieżowcy wykorzystują swoje szanse, bo u nas nie jest tak, że młodzieżowcem jest gość, który ma 22 lata, tylko młodzieżowcem jest gość, który ma 17 lat. No i dzisiaj pokazał, na co go stać i niech to będzie najlepsza reklama tego, co robimy w Poznaniu, że do seniorskiej koszykówki dużej nam jeszcze trochę brakuje, ale wchodzi 17-latek, który jest odpuszczany przez gospodarzy i po prostu aplikuje 4-6 za 3. Nie ma nic piękniejszego w sporcie, jak młodzi biorą właśnie w ten sposób swoje szanse. Dziękuję. Ja tylko jeszcze dopytam, panie trenerze, bo tak patrząc na tę grę, co wy zrobiliście, jak wam te trójki wpadały, ja tak sobie tak na chłodno próbowałem analizować, że poznaniacy zrobili to, jakby z czego Kotwica też była znana, czyli wy zaczęliście rzucać te trójki, zacieśniliście jakby strefę podkoszową, daliście im oddać te rzuty, które im po prostu nie wpadały, no bo jeśli spojrzymy chociażby na statystyki i chociażby tutaj Pielocha, który teoretycznie jest najlepszym rzucającym Kotwicy za 3, za łuku, to 1 na 12, więc chyba taka była taktyka rzeczywiście, że... Znaczy nie, taktyka była taka, żeby wszystkie rzuty, które są możliwe za 3 punkty Kotwicy, były kontestowane, bo my wiemy, że oni świetnie rzucają, prawie 48% w ogóle ich posiadań kończy rzutami za 3 punkty. I gdyby nie ta końcówka, dzisiaj było tak, że oni zdecydowanie oddali więcej rzutów za 2 punkty, o co nam de facto chodziło. A co do Damiana Pielochana, jest to świetny zawodnik, gra chyba sezon życia, ale tutaj kapitalną pracę wykonał Marcin Dymała. On naprawdę dzisiaj jest takim naszym cichym bohaterem, bo nie dosyć, że dał 17 punktów, to jeszcze praktycznie Damian Pieloch no niewiele rzutów oddał, jeżeli może nawet nie mówię o otwartych, ale półotwartych, a najlepszym przykładem tego, jak ciężko mu dzisiaj było, to ten faul przy rzucie za 3 punkty, gdzie on musiał wybiec aż na 9 metr, a Marcin Dymała ani na krok go nie odpuszcza, także no chylę czoła przed Marcinem Dymałą za to, co dzisiaj zrobił defensywnie. Tak, także myśmy zrobili swoje, z kolei Kotwica nas odpuszczała kompletnie na obwodzie. Dzisiaj akurat nam się to udało, bo skarciliśmy ich. Z czego 11 do po pierwszej kwarcie było Marcina Dymały punkt, tak. Więc to też jest świetny wynik. Iwo, a jak ty byś podsumował ten mecz? No ja się cieszę bardzo ze zwycięstwa drużyny na tak trudnym terenie. Realizowaliśmy założenia trenera, twardą broną przechodziliśmy do skutecznego ataku. No i myślę, że dzięki temu właśnie udało nam się uzyskać tak dużą przewagę i utrzymać ją do samego końca i wygrać ten mecz. A o swojej grze? 16 punktów? No ja realizowałem po prostu założenia trenera, to co trener mi powiedział przed meczem. Dzisiaj wpadało ewidentnie, brałem rzuty z otwartej pozycji i to wszystko. Tak skromnie, ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratuluję, panie trenerze.